moje wystąpienie po tak dynamicznym i merytorycznym wystąpieniu poprzednika będzie pewnie tylko suchym podaniem pewnych faktów. Otóż miałem okazję współpracować z przewodniczącym nad tworzeniem ustawy Prawo łowieckie, które dzisiaj nazywa się ustawą Izdebskiego, a które to przepisy nie zostały zupełnie uwzględnione. Przewodniczący złożył tą ustawę na ręce marszałka Sejmu. Były obietnice, że prace nad tymi przepisami zostaną wdrożone i gdzieś trafiła do szuflady i zupełnie żaden z tych przepisów nie został uwzględniony. A moim zdaniem, mimo że z nie wszystkimi zapisami tej ustawy się zgadzałem jako myśliwy, to ta ustawa była najlepszą, jaka kiedykolwiek pojawiła się w historii polskiego łowiectwa. Wprowadzała dość nowatorskie rozwiązania, jak przejęcie gospodarki łowieckiej przez Narodową Radę Gospodarki Łowieckiej, czyli mówiąc krótko, właściciel, Skarb Państwa, który jest właścicielem zwierzyny dzikiej, miał zarządzać swoją własnością, co jest w sposób oczywisty naturalne. Wprowadzała elementy konkurencyjności w łowiectwie, porządkowała dotychczas korupcyjny sposób rozdziału i przydziału obwodów łowieckich. Mówiąc krótko, szereg rzeczy porządkowała, a zwłaszcza porządkowała sprawę odszkodowań za zniszczenia w uprawach rolnych, co dla rolników jest szczególnie istotne. Mianowicie odbierała możliwość szacowania szkód myśliwym, którzy w sposób naturalny i oczywisty zainteresowani są tym, aby wyszacować jak najniżej. Na tym tle dochodziło do różnego rodzaju konfliktów między myśliwymi a rolnikami, a przecież gospodarka łowiecka bazuje przede wszystkim na majątku rolników. Zwierzyna jest żywiona uprawami rolnymi. W związku z tym ta pewna jakaś taka symbioza zobowiązywała naszym zdaniem, jako tych pomysłodawców pewnych rozwiązań ustawowych, do tego, aby ta ustawa kładła pewnego rodzaju podwaliny pod współpracę myśliwych z rolnikami, zwłaszcza że wśród myśliwych jest znaczny procent także rolników. Mówiąc najprościej, źle się stało, że w sposób jakiś dziwny i niezrozumiały dokonano tylko skoku na stanowiska w Polskim Związku Łowieckim, rozdawnictwo stanowisk, natomiast zupełnie nie pomyślano o tych kwestiach, które są dla i rolników, i myśliwych bardzo istotne. I uważam, że przewodniczący, mając ten w moim pojęciu bardzo doskonały pomysł na walkę z aktualną ustawą, dokonał wielkiego wyłomu, między innymi w tym, że ustawa w ogóle, wprawdzie na złą, ale została zmieniona, że ruszyły się stanowiska. Czyli nie ma tych dożywotnich już w tej chwili piastowań stanowisk przez 40 czy ileś lat, tak jak to do tej pory było. Już w tej chwili następują zmiany w strukturach tych regionalnych, czyli wśród łowczych okręgowych. Jedne dobre, inne zupełnie złe. Ale niestety tak jest, jeśli się tworzy złe prawo. Jeżeli ktoś jednoosobowo decyduje o tym, jakie stanowiska, nie ma nawet konkursów. Czyli rozdawnictwo stanowisk płatnych, nie z własnej kieszeni, bo myśliwi za te etaty płacą, robione jest według klucza partyjnego. Nie wiem, czy jest to najlepsze, ale uważam, że wielka jeszcze przed
organizacją i przewodniczącym jest rola, mianowicie bardzo patrzeć i wręcz uczestniczyć aktywnie w poprawianiu ustawy prawa łowieckiego w taki sposób, aby ona równoważyła prawa i myśliwych, i rolników, bo łowiectwo jest ściśle związane z rolnictwem i tego oddzielić się nie da. Tak? Gospodarka łowiecka, przepraszam, słusznie, mądrego warto posłuchać. Gospodarka łowiecka ściśle związana jest z rolnictwem i tego się nie da uniknąć. Dlatego uważam, że związek powinien bardziej radykalnie, zdecydowanie i stanowczo wkroczyć w tworzenie prawa łowieckiego, bo od tego zależą też zarówno stosunki między myśliwymi i rolnikami, jak też sprawiedliwe uzyskiwanie odszkodowań za poniesione straty. Dziękuję bardzo.